Omówię teraz zadanie ogrody. Zadanie ogrody mamy dwie działki, jedną kwadratową u boku B i drugą prostokątną u boku S na D. Obie te działki mają takie same obwody. Pytanie jest takie, znając wymiary tej działki D i S, jakie będzie pole działki kwadratowej o boku B? Prześledźmy rachunki. Obwód pierwszej działki w kształcie kwadratu to 4 boki B. Obwód drugiej działki w postaci prostokąta to dwie długości i dwie szerokości. Po obliczeniu wyliczamy z tego długość boku działki jako sumę A plus B dzielone przez 2 i ostatecznie poszukiwane pole to B do kwadratu. Przeanalizujmy przykłady. Pierwszy przykład, długość 4 i 16, co daje nam długość boku działki kwadratowej 10. 10 do kwadratu, otrzymujemy wynik 100. W drugim przykładzie długość i szerokość tutaj 6 i 10 odpowiednio. Z tego wyliczamy długość boku kwadratowej działki jako 8 i w iloczynie dostajemy wynik 64. Dziękuję.